Witajcie, dzisiaj będzie krótki film. Przetestujemy sobie nowy gadżet, który zakupiłem, czyli Skimmer Protector. Taką siateczkę do skimmera, bo ja mam oczywiście mniej oryginalną. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Tak jest ta zakupiona, elegancka, cieniutka. A ja miałem do tej pory zrobioną samoróbkę z kratki. Niestety na krewetki nie działała, działała tylko na ryby. Ciekaw jestem, czy ten nowy zakup zadziała za krewetki. No dobra, montujemy to w skimerku, wygląda bardzo ładnie. Chociaż duże te oczka, więc roślinki, rybki ok, ale na krewetki się chyba nie sprawdzi. No dobra, ja to włączam do prądu. Zobaczymy za 3 dni, jak to się spisuje. No to czas na test. Wygląda gustownie. Na pewno żadna ryba tu nie wpłynie. Ale zobaczymy, czy to się sprawdza na krewetki. A śliskie. O, już jedna jest. Proszę, jak skacze. No, cała masa krewetek. Raz, dwa, cztery, pięć krewetek. Czyli to niestety na krewetki się nie sprawdzi, ale i tak o niebo ładniejsze jest niż to moje zrobione z kratki. Kosztuje też niewiele, bo raptem 7 zł, ale jak będzie ktoś myślał, że to mu uchroni skimmer przed tym, żeby krewetki tam nie właziły, no to jak sami widzicie, na krewetki to nie działa. Dobra, ja je wrzucam do akwarium. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!